dla praw człowieka i dla całokształtu. W związku z powyższym, jak na wstępie, pytanie moje jest takie, dlaczego rząd polski dyskryminuje Polaków ze względu na sposób poczęcia? I bardzo proszę o jednoznaczną odpowiedź, a nie dialektykę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Ja z tego pokolenia z dialektyki za długo dużo nie zaznałem. Dziękuję. Panie senatorze, ja bym powiedział, że po pierwsze ustawa w żaden sposób, ani rząd nie dzieli Polaków na lepszych i na gorszych, dlatego że ustawa po pierwsze zakazuje jakiegokolwiek dyskryminacji, po drugie polska konstytucja przyznaje każdemu obywatelowi równe prawo. Nie grozi ekskomunikom tym Żydom na wiejskiej, którzy chcą wprowadzić eugenikę o poczętym życiu na szkle. Nie ma zapisu. Poprzedni film skończył się tutaj. Nasza Bośnia, proszę Państwa, to jest niesamowite. Krew na rękach ma ten człowiek, ten gdański Żyd. I przy całym szacunku do Sądu Najwyższego i do, krew na rękach. I do pani i on prezes nie grozi, nie grozi mu ekskomunika. To jest przewodniczący senator, jest marszałek niezwykłym sformułowaniem w orzeczeniu Sądu Najwyższego, albowiem pani profesor we fragmencie cytowanym otwiera, przez pana przesądza o prawidłowość medycyny, a nie o prawo. Nasza Polska, Bośnia. Nie ma wątpliwości, to jest niesamowite. Orzeka pani sędzia w tym zdaniu o kwestiach medycznych, a nie o prawnych. Dlaczego arcybiskupi, Konferencja Episkopatu Polski, wyrok, nie grozi ekskomunikom tym Żydom dotyczył na wiejskiej. Interpretacji, czy dotyczył 100 senatorów. Ja pokażę Państwu, jaki jest skład Senatu. I w dalszej części tego wyroku, który zapewne polecam, zna Pan Senator oczywiście doskonale, Facebook, już wiele razy to robiłam. Wskazuje na konieczność stopniowania ochrony życia ludzkiego. I wyraźnie wskazuje na to, że ta ochrona życia, która jest oczywiście aksjomatem najwyższym do nas wszystkich, musi być dostosowana do stopnia rozwoju człowieka. To bardzo wyraźnie wybrzmiewa z tego samego, tak, z tego samego wyroku. Kilku Żydów tam poznałam. W polskim prawie nie ma. Trudno się, proszę Państwa, zorientować, kto jest Żydem. Polskojęzyczne Żydzi ukrywają się. Mają takie zalecenia. Sugestie pana senatora, jakoby ustawa. Udają Polaków. Rozmawiamy, w KWW pospolite ruszenie Polaków. Różnicować prawa. W skrócie KWW, bo oni masło maślane, czyli Komitet Wyborczy Wyborców uchwalają takie prawo w Polsce. Zapewnieniu in vivo. In vivo, tak. Jestem głęboko przekonany, że w wielu punktach tej ustawy tutaj zapewniono o poszanowaniu godności, także praw człowieka i godności dziecka, które się urodzi dzięki zastosowaniu metody medycznie wspomaganej prokreacji. A samo wprowadzenie tak, statusu gazowy z Niemiec idzie w tym czasie, wiecie pojawia Państwo, się rzeczywiście w opinii, że Nord Streamem idzie gaz z Rosji i on wpływa na, do Polski rewersem. I Niemcy mają, płacą Rosji 50% za gaz, tego co Polska musi płacić, bo Pawlak takie, takie podpisał kontrakty, powinien za to wisieć. Mają swoje prawa i są chronione przez system. Ale mimo tego Niemcy zarabiają na tym no, prawie 100%. Polacy muszą płacić za gaz ciągle tą samą stawkę, tak jakbyśmy pobierali bezpośrednio z Rosji, a tak nie jest, bo wchodzi rewersem gaz. Nie wpłynie, nie wiem dokładnie do ilu województw, w każdym razie do województwa dolnośląskiego na pewno. Regulować ustawa, a mianowicie tego, co jest dopuszczalne. Oczywiście konferencji samoobrony z 5 lipca, jakiejkolwiek relacji na razie nie doczekaliśmy się. Czekamy i na to. Technologie i jakie chcę Państwu pokazać ten skład Senatu, bo to jest bardzo ważne, żebyście Państwo rozumieli, z punktu widzenia jak to wygląda w Senacie i dlaczego. Są uznane jako zabronione. Więc wydaje mi się, że
ta debata raczej otwiera dyskusję w temacie pobocznym. Polecamy oczywiście Sejm Walny. 18 lipca słucham? Będzie w Terłowie. Tak jest. Widzicie, znajdziecie Państwo na kanale YouTube. Ponieważ Sejm Walny, ta ustawa, o ile mi wiadomo, była skierowana jedynie do Komisji Zdrowia, a dotykamy tutaj bardzo fundamentalnej materii prawnej, w tym praw człowieka, w związku z powyższym składam wniosek formalny o skierowanie tej ustawy do Komisji Praworządności i Praw Człowieka celem przedstawienia sprawozdania na temat tej ustawy. Dziękuję. Czy jest sprzeciw temu wnioskowi? Jest sprzeciw, w takim razie musimy przegłosować, ja tylko przyniosę. A może jest kworum? Nie wiem. Przez Google? To, co Państwo słyszycie, to jest plenum Senatu. Proszę zobaczyć, ilu tu ich siedzi. Ma być ich 100. Powinno ich być 100, a ilu ich jest? Ale jaki wniosek? Słucham? Wniosek o przerwę, tak? No ale jest głos sprzeciwu, tak? Nie jest. No wie pan, no przecież przegłosujemy, nie będzie kworum. No dobrze, jest wniosek o przerwę, wniosek przeciwny. Głosujemy pierwszy wniosek. Oni sobie zrobią przerwę, a może zdążę Państwu jeszcze pokazać, do Komisji Praw jak to wygląda, skąd to się wzięło. W 2011, 4 lata temu były wybory i były wybory do Sejmu i Senatu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Nie ma kworum. Ja ogłaszam przerwę w takim razie 15 minut. Jest godzina. Oni ogłosili już przerwę. Ale zdążyliśmy Państwu pokazać na tej stronie. Stąd to wynika. 66 senatorów ma Platforma Obywatelska. Godzina 17.45, przerwa. 31 PiS, 2 PSL, Kuc, Borowski, sami Żydzi oczywiście, Dudkiewicz, nie on, tylko jakiś człowiek, nie wiadomo jakiego nazwiska, też Żyd pewnie. I ten ostatni to jest Cimoszewicz. Spadkobierca ludobójcy. I taki to jest ten Senat, proszę Państwa. I ci ludzie zadecydują o eugenice na narodzie polskim i pomieszaniu Polaków genotypu, bo tu walka idzie o genotyp. Lebensborn, Achnenerbe, kłania się plan Himmlera i Hitlera wobec anihilacji narodu polskiego. No i tu takie eksperymenty na ludziach chcą uchwalać. I już dłużej patrzeć na to nie można, że Konferencja Episkopatu Polski nie ekskomunikuje tych Żydów udających katolików, bo oni udają katolików. Siedzą w pierwszych ławkach w kościołach, witają się, jeżdżą do Watykanu, robią sobie fotki z ich ekscelencjami, arcybiskupami i udają katolików, udają Polaków. I apeluję także do prymasa Polaka o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Dlaczego nie ekskomunikuje się tych posłów i senatorów, którzy antyludzkie prawo stanowią?
bo jak była kampania wyborcza 4 lata temu, nic o tym nie było mowy. Oni nie mówią prawdy w kampanii. Nie mówili o tym, że wprowadzą ustawę, druk sejmowy 1066 o bratniej pomocy z Ameryki, z Izraela, z Niemiec przeciwko Polakom. Bratni w cudzysłowie oczywiście. Że podwyższą wiek emerytalny kobietom na wsi o z 55 na 67. O 12 lat. Kobietom. Oni, Żydzi, nienawidzą kobiet. W takim razie, na razie dziękuję. Wrócimy po przerwie.